Widzicie, no niestety musimy się ukrywać na bazie, bo nasz dom został otoczony przez jakichś golasów. Elo, elo, siemadero, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Oczywiście z Szymonem to jest kontynuacja tamtego odcinka. Jak widzicie, no niestety musimy się ukrywać na bazie, bo nasz dom został otoczony przez jakichś golasów. Nie wiadomo co. Strzelam. Poziom inteligencji tego mutanta jest równy 0. Tak samo jak mój grając tą grę. Właśnie, Szymon, chciałbyś się może przywitać? Jak najbardziej. Chciałbyś się przywitać? No, mogę się przywitać. Witam. No i kulturalnie już zaczęliśmy odcinek, tylko te tam głosy. Czekaj, gdzie? Pod domem gdzieś jest ta. Tego mapa. Lasy coś tam robią i nam przeszkadzają. Tam po prawej widzicie, właśnie biegają, jakby szukało jedzenia, ale i tak nie dostaną. Co najwyżej z nich sobie jedzenie zrobię. No, w poprzednim odcinku robiliśmy ten mur. Właśnie przed, jeszcze wpadłem poza nagraniami na pomysł zrobienia tej takiej szopy, skrytki, tam różne rzeczy. I zaraz to postaram się zbudować, tylko może jednak dokończymy robienie tego kawałka muru. Ty, bo siedzę pod domem. Tak? A ogólnie już w kolejnym odcineczku na pewno zabierzemy się za... pójdziemy na jakąś wyprawę. Dostała? Dostała strzała w łeb i padła. Dobra. Jakąś wyprawę pójdziemy i coś postaramy się tam znaleźć. Ale jeszcze teraz dostaniecie... Może bo jest jeden stoi jeszcze, dostał strzała. Dobra. Dostaniecie jeszcze odcinek. Teraz właśnie z takiej budowy. Szczerze, jak się nimi nie zajmujesz, to oni w końcu uciekają, więc no. Ale ja chcę mięso. Dobra, chcesz mięso. Ile mam strzał jeszcze? 9 strzał mi zostało. Padł? Jeszcze żyjesz? Ty bydlaku. Dobra, to ty się tam baw z nimi, jak z najlepszymi kolegami. W sumie oprócz mnie... Nie mam. No, to znaczy mogę cię traktować jak kolegę, jak ci będzie lepiej. Ty łaskawco. No. Widzicie, jak chcecie zasłużyć na bycie moim kolegą, po prostu musicie mnie subskrybować. Tak, jeden fajny ziomek napisał pod odcinkiem, że należy mi się więcej subskrypcji. Też tak myślę. Mogę go zabić, proszę, mamo. Nie dałeś mi. Ha. Ej, no, czaskasz mnie. Ha, to ciebie też mogę czasem. Nie wiecie, gdzie się... Nie mięso. Michał bawi i uczy. Jak nie grać w The Forest? Ty, patrz tu! Co zaszło? Dobra, ogólnie zaczęliśmy nagrywać 5 pochyb, nie. Coś takiego. No, z 7 minut chwili. Chodź tu, patrz tu! To jakieś 20 po skoń... 25 skończyło. Do 30. Co, gdzie ty jesteś? Tu. Co? Podajeć. Znowu będę musiał coś cenzurować. Tam, wytnij się. Szymon, gdzie ty jesteś? Nie, strzały straciłem. O, znalazłem tobie dziewczynę. Patrz, masz, rzucam ci. Łap ją. Dobra, masz, no już, kaj. Zaraz ci dam pomocną rękę. Poczekaj chwilę. O, nogę mi pomocną dałeś. Jaszczurka. Głowa gdzieś poszła, o. Jest pomocna głowa. Ej, ta jaszczurka jest jakoś dziwna, ona przebiegła przez naszą... tutaj zabudowanie. Bo jak ściana jest niegotowa, to można przez nią przebiec. Dobra. Ona po prostu była Harry Potter. A właśnie, Szymon mi wspomniał pod odcinkiem, że... gdybym nie grał, to by było ciszej. A to chodzi o to, że po prostu... mam mikrofon za klawiaturą i myszką, dlatego słyszycie za wszystkie klikania. Ale ciężko coś z tym zrobić, nie? Także... Ty, nie chcesz przypadkiem schabowego? Nie, a miałem dzisiaj spaghetti na przykład. O, patrz, masz tu schabowego. Patrz tu, o tu, proszę bardzo. O, dzięki. Dzięki, już jadłem. Bo też sobie go zostawię.
dobra, nie krzyż tak. Mówię dobra, do mojej postaci. Muszę napić. Się wydziera jakbym... Muszę się napić, bo na trzeźwo nie wytrzymam. Dobra. Łykaj sobie. Ale mi no, miotło. Połykaj sobie. Jak to pewna słynna youtuberka powiedziałaby. ona też ci nie płaci. Ej, nikt nie wie, o kogo chodzi. Żartowałem. Wszyscy z mojej... Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Ci, co mnie oglądają. No to ja się nie... No po prostu jeszcze nie wszyscy wiedzą, jaki jestem, nie? No na tym singlu to jednak tak na spoko... Taki spokojny człowiek, nie? Coś tam pogada, no. Nikt go nie słucha. Ty i spokój. No, ale jednak... Jakbyście nie spotkali w realu, nie? To może by to było dziwne. Znaczy teraz ty, nie ma reali już nie ma. Ale nikt ci nie kazał nikogo sponsorować. Nie płacą nam za sponsora, którego nie ma. No właśnie, realnie istnieje, więc... No. Jest tylko rzeczywistość. Która jest straszna i smutna. Dobra, drzewo, szybciej. No, lecisz, dawaj. Dawaj. Zabawimy się w drwali. To baw się, ja tu ten, poluję na kurczaki latające. Bożanty. O, część się zbudowała. Teraz się zabawię drwala. Dobra, ścinam drzewko, tam objeżdżam go. Ej, dobra, energii trochę potrzebuję. Bo nie wiem, zjeść sobie jakiegoś batoniksa. I leci! I wylądował. Nie, gada małyś. On też mi nie płacił za to, żebym powiedział jego imię. No. Ostatnio, tak było. Ja ostatnio oglądałem tam jeden kanał na YouTubie. I był właśnie ten jeden słynny YouTuber. No i on tam 50 tysięcy za nagranie w pizzerii. Tam pokazaniu paru pizz dostał na czysto. To jest tak zwany urok osobisty. No. Mam jeszcze jedną taką zanadrzu serię, w ogóle nie związaną z grami. Ty się mam pewnie tam domyślasz, ale nie mów. No ale niestety muszę się zabrać za to, no. Mamy już w końcu ABS. Aha, no to już wiemy, jaką serię chodzi. No. No, nie mam jakiegoś szerszego pomysłu na to niestety. Nie chcę robić takiego... Czegoś, co już było, jest i jest nudne. Ale powiem ci, że te drzewa są naprawdę piękne. No, są zaczarowane, to jest Harry Potter. Bo one lecą ty, mi od razu... Ale on też nie płacił. Ale one od razu z kory opadają. A widzisz. Urok osobisty. To jest po prostu... Dobra, co on się tak męczy? Nawet ja się tak nie męczę biegając na WF-ie. Nie mów o tym, nie lubię tego przedmiotu. Ty żadnego nie lubisz przedmiotu. Ej, a co to jest ten pasek taki po prawej, co jest oprócz zmęczenia? Tam jeszcze... temperatura. Bo ja mam coś niską temperaturę. Masz na sobie krew, obmyć, aby uniknąć zakażenia. Ej, dobre info. O! To co, idziemy czynić drzewo? Czujesz pragnienie, znajdź wodę do picia, czujesz głód, znajdź jedzenie. Jak czuję pragnienie, jak mam... Co? Jakby to wobec kawaleria przybyła. Tak? To dawaj mi czołgi. Ale jakby można... Dobre. Jakby można było czołgi tutaj zbudować. Patrz. O. Gdzie oni są? Ja i mój wózek. O. Ja i mój wózek. Tutaj w lesie. To jest taki pasat. Ej, nikt się nie kazał reklamować. Ale polskie auto można reklamować. A to wiesz, że akurat nie jest polskie auto. Ale Passaty są polskie. Mają niemieckie blachy. To tylko niemiecka krew. To się umyje. W niemieckiej myjni. A bym dostał heada. To było specjalne, żeby ci kanał podrąbać. Po prostu przyjdź i pogadamy, nie? No tak.
Załaduję ci ten wózek. Ej, co ty zrobiłeś z tym wózkiem? Ja chcę to załadować. To C chyba. Patrz jak to wygląda, jak ja to załadowałem. Ej, co ty zrobiłeś z tym? No, wózek ci się zrobił. O, zabrał. Dobra. No i Jolec! A tam małość! Jakbyś to widział, jaki parkour. Parkour! Dobra, minimalnie się robi ciemno. A tak minimalnie. No by tu mam jeszcze jedną rzecz, bo chyba tego nie naprawili. Tak mi się wydaje. Ale to za chwilę przejdę do mojej myśli. Jak jeszcze jakieś drzewo znajdziemy. A tam są jeszcze dwa. A trzy. Wow. Fabryka drzewa. To jest... To nie jest deforest, to jest symulator drzewa, bo ja lubię grać w symulatory. No. Za niedługo w końcu będzie symulator kiszonki. Ej, nie dałeś mi myśli dokończyć. Po co po co myśleć? Co ja zrobiłem? Nie, bo w sensie... No, C masz naciskać, a nie E. No mi się to myli, dobra. Ale chodziło mi o to, że tu spokojnie na to zmieściłoby się jeszcze chyba z dwie kłody, a to jest jakoś tak dziwnie układane, że się nie mieszczą. No. No i to była ta moja myśl, którą chciałem powiedzieć, ale nie powiedziałem, bo mi nie pozwoliłeś, bo jesteś niedobry. Jak najbardziej. Ej, a może dam w opisie do odcinka twój link do kanału, co? I zrobimy... jeszcze... Nie ma jeszcze kanału. I zrobimy tak jak ten, co nagrywa tego słynnego youtubera, że już ma 300 prawie tysięcy subskrypcji z dwoma odcinkami, które trwają minutę i nic no, nie wnoszą. No i z kanałem założonym wczoraj. Tak? Tak? Co tak? Nie, nie, nie mogę powiedzieć, która jest data, bo ten odcinek będzie za 2 miesiące dopiero. Tak. A za 2 miesiące to jest ten wrzesień. A moi widzowie pamiętają, że szkoła jest najważniejsza i nie nagrywa się, jak jest szkoła, tak? Proste. Co ty, przecież dziś jest grudzień. Aha, no ja mam takie opóźnienia. No, ogólnie dzisiaj mamy... Dobra, powiem jaka jest data, bo dzisiaj mamy 20... Nie, przepraszam, 53 grudnia 1000... nie 1000, 2500 rok. No. A się ciemno zrobi. Ej, tu jest burza, ale klimat. Ej, to idziemy spać. Ja cię sunąłem, się wystraszyłem. Nie mogę biegać, deszcz mi spowalnia, a osiema. Ty, Mikołaju, daj mi drzemo. Ja nie chcę spać, bo ja chcę zobaczyć burzę. Ja stanę sobie to i... Zobaczysz, to na górze ją zobaczysz, bo będzie źle. Ale na drzewa się nie chodzi, ty nie pamiętasz... Jest ci zimno i mokro. O nie, no mi też, jestem... jest ci zimno, mokro, rozpal ognisko i osz... E, ja tu powinniśmy mieć ognisko, czemu tu nie ma ognisko? No właśnie ja tak robię ognisko teraz w tym miejscu. Ja buduję ognisko. Ale palenisko zrób. Zobacz, co ja zaraz wybuduję. Myślę, że to będzie idealne. Tylko się nie chce zmieścić, ja nie wiem. Co robisz? Ognisko to duże takie? To największe. Nie, bo ten to będzie przeszkadzać. I ono może się zniszczyć. A palenisko jest nieskończone. Dobra, zrobię... No, o, jest. Możemy spać. Ale ja robię palenisko teraz. No chodź spać. Siusiaku. Dobra, idę. To? Siusiaku. No to chodź spać. No czekam. Dobra, ale zapisujemy. No ja już zapisałem. Bo jeszcze mieliśmy raz taką zapiszę. Fajną sytuację, nie? Ogólnie, że jestem tak super, że kliknąłem wyjdź przed zapisaniem, no i ten. Potrzebny jest jeden liściu. O, ja chcę. Czyż tu masz ten, magazyn kamieni. Urosło nam drzewo przed domem. Czy ja mogę coś sobie upiec? O, mogę. Dobra, to schodzę na dół. Ha! No nie, tu deszcz pada. A ja jeszcze rozpalim ognisko w deszczu. Ej, drzewo nam odrosło, te takie, znaczy liście właśnie, nam odrosły. Nie, drzewo przed nami odrosło. No weź je po prostu zwal cała i ten. Właśnie ścinam, bo mnie wkurza. Ej, czekaj, jak ja to zrobiłem, że tego nie upichciłem? O nie, co ja zrobiłem? Co? Zepsułem ognisko. Ja pierdolę. Jestem taki
Jestem jakimś noobem, jak nie wiem. Ale jak zepsułeś ognisko? No, banałem siekierką w nie. Ale dostałeś surowce jakieś przynajmniej za to? Nie wiem, ale brakuje mi kamieni. A, tu są kamienie. Tu masz magazyn przecież, mówię ci. A właśnie, mam ten magazyn zbudować, ale też chciałbym dokończyć w tym odcinku, jeszcze też się nie uda. Ten mur. Dobra, mur już nie dokończę. Chociaż, czekaj, no i tak dużo nie zostało, tak samo. I znowu mi się spliły kotlety. Czekaj, bo ja coś A mam. A nie, jednak nie. Bo ja coś z tym mam, czekaj, jak to się robi? Co? Naciskasz C. R. Ale musisz najpierw wybrać te... R to zmieniasz na co chcesz, a co potem naciskasz, C. żeby włożyć do tych. O, noga. Nie, ej. Ja jem nogę. Smacznego. Dzięki. Sąsiedzi nas odwiedzili, no to... I nas nam dali nogę. Czekaj, bo tu trzeba dowrócić trochę tego. Opału. Ej, zostało jeszcze 10 minut. Ja muszę zdążyć to zrobić. Ten mur? Mhm. A jak tam moja noga? Ej. Mówię, że się zgasło. Jak się zgasło? Bo... Ja chcę nogę. Ej, nie mam nic problem. Innego oprócz nogi, to co? Wielki problem. Jaki? Bo jestem głodny. To faktycznie może być problem. Trzeba by jagódki znaleźć. To by było. Mam tą, ten żołądek mam już na końcu tego, jelita. O. Tak głęboko bardzo. Mogę jeść? O. No nie, nogę zabrałeś. Fuja, to bo nie dobrać, bo mi się nie smakowało. Rozrzucam mojego królika. No, będzie trzeba się na tą ekspedycję wybrać, ale... No to jutro. Znaczy no, jutro za parę lat. Tak chciałeś powiedzieć, to nie? No. O, a, magia YouTube'a. A nie, to nie mój królik. A nie, to królik. Ale granie z dwoma ekranami jest w sumie fajne. Znaczy to pogląd jest fajny, bo raz miałem taką sytuację. Jeszcze zanim miałem jeden ekran, że miałem cały odcinek. Znaczy to był taki lag, że miałem tylko jeden screen tak jakby z gry, ale dźwięk się nagrywał. Tylko obraz się nie nagrywał w ogóle. I chyba jakieś... Na początku wakacji też właśnie tak miałem, ale przy dwóch ekranach to już było widać, że od razu zresetowałem OBS-a i wszystko się dobrze nagrało. Jakbym miał lepszy internet, to ja naprawdę bym chciał już live'a kiedyś zrobić, no ale... No ale mnie nie lubią, no. Jesteś tam. Szymon. Szymon, halo, jesteś. Jestem. Dobra. Czekaj, bo coś mi się darło do ucha. No pewnie coś tam z twojego pokoju. Dobrze, że ja tego nie słyszę, bo to by było śmieszne. A ty nie słyszysz z krótkofalówki, halo. Nie, no wyłączyłem krótkofalówkę. A ja nie. No dobra, ciebie teraz słyszę skrótko. To ciebie słyszę. Ale dobrze. Już... Teraz słyszysz dalej? Nie, już nie. To dobrze. Nie masz przypadkiem dwóch szmat? Mogę mieć. To bym zrobił młotek do naprawiania. Mam parę cztery. Rzeczy o to daj dwie, to zrobię młotek i trzeba ponaprawiać parę rzeczy. Masz, biedaku. Czarny jesteś to. No bo nie chcesz iść na ekspedycję, to co? Co ja nie chcę? Ja chcę, a ja nie chcę. No bo teraz już nie zdążymy, bo zostało nam 7 minutów. A jeszcze muszę zaprojektować to, dobra, to ja zrobię tą porcję drzew. I ten, i... Pokażę wam mniej więcej, jak to sobie wymyśliłem. Tak mniej więcej oczywiście. No dawaj, dobra, jedziemy. Mikołaj wiezie drewno.
Czy były to jakieś grzeczne dzieci? Ej, dawaj, na święta będę rozwoził ten drewno. Szymon, ty jesteś? Jestem, tylko... Nic nie mówisz, tak? Tylko tworzę. A tutaj jest nasze sanki, jakby co tak. No, bo ja to ogólnie tak myślałem, nie więcej oczywiście. To grubo, że myślałeś. No ja wiem, to jest dziwne. Ej, właśnie, jeszcze miałem zrobić... jedną rzecz, spróbuję. Muszę znaleźć ten... drzwi. Bo to by było ciekawe, jakbym znaleźć drzwi. Ja się nauczę w końcu tego, a gdzie to wszystko jest. No właśnie mi chodziło o to, żeby to zrobić. Ale... pamiętasz, gdzie są to takie te drzwi, ale te do bramy? Chyba znowu coś Szymonowi się stało. To. Ej. Dobra. Nic mi się nie dzieje. Pamiętasz, gdzie są te... Szukam. Bo widzę, mam tylko do domu drzwi, ale taki nie chcę dać, bo to... To chyba tylko te mogą być. Ale było takie... Ja. Potrzebujemy ten, zbiornik na sok z drzewa. Czyli i tak trzeba iść zrobić... Na ekspedycję trzeba iść. No pójdziemy, tak. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Dobra, ma to gdzieś generalnie, jak wszystko w moim życiu. Zaraz jeszcze muszę znaleźć jedną platformę. Poza odcinkiem poogarniam sobie to, bo to... trochę tak średnio. A najlepsze to moim zdaniem jest nasze ziomki z klasy, nie? Bo oni to oglądają pewnie. Znaczy na pewno chociaż troszeczkę osób ogląda. I się z nas śmieją. I się śmieją, no. A po co zdroszczą tobie? Że taki sławny jestem. No. Widzisz, tylko ze mną nagrałeś i już 5 giga filmik. Naprawdę to było 5 giga. Znaczy ja coś mówię. Dobra, chwila, muszę stąd iść. Co to jest? Aha, winda. Winda, no bo do góry bym zrobił bazę, ale musimy jakoś jeździć, nie? Muszę iść na tą górkę. I się z niej stoczę pewnie i umrę. Aha, bo ja mam młotek, a się dziwię, czemu nie mogę zabić królika. Debil. No gorzej niż ja. O, to już jest naprawdę źle, Szymon, jak jest ktoś głupszy ode mnie. A. No. To wina tej, której imienia wymawiać nie wolno. Ej, ale dobrze to wyszło. Tylko, że będę musiał i tak zrobić tu jakieś przejścia, to coś tam może zrobimy. Może jakoś ta winda ujdzie. No, i teraz ogólnie... Ale wiatr fajnie słychać. Czyli nie robimy tych drzwi u siebie. No nie umiem znaleźć, dobra, znajdę, zrobimy to. Nie, to zrobimy tutaj, jeszcze obudujemy całkowicie. A no, możemy drzwi zrobić. A z góry... Nie no, jedne głowę... trzeba by zrobić. A i z jednej... Nie, będzie śmieszniej. Dobra, to coś tak możemy zrobić. No i tu na górze bym właśnie taką bazę robił, ale tu na dużo drzew to trzeba wykarczować cały las, żeby pokazać, więc... Nie pokażę, no po prostu taka platforma i taki domek, jakiś, nie wiem, dwupięty, no może jakiś mniejszy, coś takiego, no. Żeby... O jest, zresztowała się walizka. Żeby jakieś półki postawiać albo coś. To jest cichy. Kurde, laptop mi się zgasił. Dobra. Bo Szymon po prostu gra na wszystkim, nie? No, ja tu mam w ogóle... Dobra, to jeszcze jeden wózek nazbieram i będziemy kończyć ten jakże zacny odcinek. No. Nazbieram cały wózek. Może w końcu dokończę? To... Może... Jak mi pomożesz, to bym skończył ten mur. Dzisiaj? No, i byśmy kończyli odcinek. No to 5 minut maksymalnie. Ale to trzeba zrobić razem. Dobrze. Dzięki za pomoc. No, mogę pomóc.
A masz wózek ze sobą tam w ogóle? Masz. Tak, mam. Oznaczyłeś różową szmatą. Ja to muszę zmienić ten kolor. Zostaw ten kolor. Nie, bo mnie bulwersuje. To jest mój kanał, mój kolor. Uwaga, drzewo! Ono się tam przewraca, gdzie patrzyłeś, jak je ostatnie, jak ostatni raz mnie uderzyłeś. Nie, dzięki za info. Taki protip. Mam nadzieję, że mi nie podajesz jakiegoś fake info. No, no właśnie to sprawdzam cały czas i to tak działa. Dobra. C. No bo zwykłeś ich. Nie ja. Ale ja. No. Jest tu jeszcze jakieś miejsce? Jeszcze jedno drzewo zrobię, a za wszystkich, którzy mnie znają. A. Wyładowaj. To nieźle. Tu jestem, ej. Siemka. Ej, czekaj, jeszcze dwa. Ja tu bym jeszcze tak z cztery kłody zmieścił. No, ale to jest gra. Ej. No, jeszcze z 8 tu zmieści. Ej, czekaj, ile jeszcze tu się zmieści? Nie widzę. Poczekaj, jeszcze jedno drzewo. To szybko, bo się głodny robię. A tak w grze rozumiem. Też. Bo w grze jestem ogólnie bardzo głodny. No, mi dochodzi już do... raz do czwartej tej fałdki. Dobra. Ej, no i jak to wygląda? Nie można więcej zmieścić. No ja bym tu jeszcze 4 zmieścił. A tu się jeszcze 3 będzie trzeba wrócić. Ej, to zbudujemy to. Zbudujemy nasz dom na piasku. Ej, no ale gdzie A są... A masz na tą piosenkę licencję. A gdzie są nasi koledzy? A to nie była piosenka. Nie wiem. To ja po prostu sam wymyśliłem, tak? No, 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 no. Ile jeszcze? 17 kłód w sumie. No nie. Mamy no, nie zmierzamy. Znaczy nie, 17 wraz z windą. A. I 6 lin. No, wybierzemy się na ekspedycję. Znaczy ja bym przygotował jeszcze poza odcinkiem następnym. Jak ma wyglądać ta cała baza, taką ma budować, nie? Można w dwóch? Nie wiem. Nie mam siły. Chyba można w dwóch. Burza. Ja nie mogę, znowu będzie mi zimno, tak? I mokro. I zimno. Ale przeciągamy. Ale przeciągamy. No. Dobra, będzie dłuższy odcinek. Znowu poczekasz 12 godzin. Nie, no nie będzie taki długi. No, pół godziny może. Ostatni był trochę krótszy chyba. Chociaż jeszcze ten wstęp, koniec. A dobra. Jemy jak utwór, bo głód. Wiesz, że... On nie. Czekaj, ja go złapię, naprawdę. Dawaj, 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 łap to. Ja to nagram. A, nie, nie było tak. Nie było tak spektakularnie jak mój, że wyleciałem. Wiem, ja widziałem, co mi się działo. Widziałeś to? Tak, zobaczyłem. Teraz ja chcę jechać. Jestem rajdowcem. Czekaj na mnie, bo tu jeszcze zostało mi drzewo jedno. No biegniesz z nim. Dobra, mur skończony w części. Częściowo oczywiście. Jest jeszcze 11 kłód. Dobra, skończymy to. Windę jeszcze trzeba zrobić. Tak, jasne. Ja już tam biegnę. Ja tam biegnę. Przynajmniej te kłody. No to teraz to dopiero ty przeciągasz. No wiem. No bo jak już zacząłeś, to co? A ile, czekaj. Jeszcze 11. A dobra, to tam łatwo. Aha! Ety, to można położyć ciało. Tak? No, tak pisze.
Dobra, jestem naprawdę głodny. Ja też. Ale nie mamy nic do jedzenia, my umrzemy tutaj. Czekaj, zaraz coś upoluję. Dobra, nie wciągamy to. Koniec. Buduj to. Co mam budować? Aha, bo tu jeszcze zostało 6. To idź to buduję, ja idę polować na szybko. No, musisz naprawdę coś szybko... Ale tu mamy coś, odłożyłeś. To wisi, to musi się wysechnąć dopiero. Nie można użyć? To trochę, znaczy, możesz to usmażyć najwyżej. Ale nie wpadaj w ognisko! Debil. Zajmij się. Dalej się palisz! Nie palę się dalej. Palisz się! Już nie, dobra. To rzuć tam tego mięsa tam jakieś ileś se tam możesz. A ja tu szukam jakiegoś chodzącego jedzenia. No ale... Jest, trafnie taka. Zostały nam 4 kłody, to z ostatniego drzewa tutaj jest. Ha, bo ja mam 3 mięsa już, no tak. Ale ja biorę to, bo ja naprawdę nie mam jedzenia. Ja też. Ale ja tak w ogóle. To już jedz. O, dzięki, połowa, dobra, to mi starczy już. Skrajne życie w ubóstwie. O, ubrałem coś sobie czystego. Dobra, to chyba 2 kłody zostały, no i tam. Dobra, ja szybko zjem moje schabowe. Zostało nam... Ty, a masz jeszcze... 6 lin. Bo tu został jeszcze chyba... Jeden schabowy został. Chcesz go? Bo nie chcę, żeby się spalił. Chcę. To bierz go, bo ten... Jestem pełen. A ja nie. No widzisz. Jeszcze mi trochę zostało, dobra. To co, na domek i kończymy? Jasne. Zapiszemy sobie od razu. Ja tak. Ja sobie od razu zapisuję. Dobra, do góry. Trzeba, będziemy musieli jeszcze poza odcinkiem liny nazbierać ten. No przesuń się. Liny nazbierać. To żeby zebrać linę, to musimy iść ten. Na polowanie. Do obozu. No czy wiesz, moglibyśmy taką małą, minimalną ekspedycję poza odcinkiem też zrobić i że my ogarniemy więcej, jak to tam działa wszystko i tych ekspedycji tak jeszcze dużo będziemy robić. A zanim będzie kolejny odcinek, a w końcu jeszcze muszę jeszcze serię z F1 nagrać, to trochę zajmę. No. No, no to mur skończymy do końca, do następnego odcinka mur trzeba skończyć. Znaczy ja bym, może to wszystko co zaczęliśmy, ten mur, to też bym go skończył poza odcinkiem, bo to jednak 2 odcinki już mamy, dobra. Rozchminę zrobimy sobie jeszcze poza odcinkiem, a ja z wami się w tym momencie już żegnam. Oczywiście zostawcie suba, lajka. Czy mam coś tam dodać, co oni jeszcze tam mają zostawić? Pozytywny komentarz. I właśnie, to jest najważniejsze. I dzwoneczek. To już tak, jakby ktoś chciał zostać stałym moim widzem i otrzymywać wszystkie powiadomienia, bo YouTube niestety tak zrobi, że subskrypcja jest dla widza. Jest tak praktycznie niczym, bo kiedyś dawało na powiadomienia, teraz musi dać dzwonek, także pamiętajcie o tym. No i myślę, że w tym odcinku tam dość dużo zrobiliśmy, rozpadało się. No i bez przedłużenia, trzymajcie się, do następnego, cześć! Cześć!